Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To slow podróżowanie jest też związane bardzo mocno z turystyką doświadczeń. Turystyka doświadczeń to jest taki termin, który bardzo się rozwinął w momencie, kiedy milenialsi weszli na ten rynek turystyczny, a w tej chwili milenialsi to już jest połowa tak naprawdę turystów, ludzi, którzy podróżują, więc to jest duża część nas. My zaczęliśmy szukać czegoś innego niż to, czego szukali nasi rodzice. To znaczy my po prostu wakacje to nie jest dla nas słońce, plaża i piasek, tylko ciekawe doświadczenia. I im ciekawsze, tym lepsze. A właśnie ciekawe doświadczenia to jest właśnie zjedzenie posiłku czy kolacji degustacyjnej na przykład w lesie. W Polsce powstaje dużo bardzo takich inicjatyw. Mi się to bardzo podoba, bo to jest po pierwsze to jedzenie, które jest tam podawane jest rzeczywiście z źródeł takich odpowiedzialnych. Poza tym ludzie, którzy się tym zajmują, chcą pokazać jakby trochę inny sposób jedzenia i inne okoliczności jedzenia. Czyli kolacje właśnie w lesie, kolacje na farmach, czy po prostu w gospodarstwach. To są świetne w ogóle pomysły na to, żeby trochę inaczej spędzić czas, inaczej jeść. Poznać ludzi też. Wiesz, to co dla mnie na przykład w takim slow podróżowaniu jest fajne, to jest przekraczanie własnych granic. I wiesz co, ja słucham takiego profesora z Harvardu, on się nazywa David Sinclair, on mówi o długowieczności i tak. Bardzo mnie uderzyło to, że w tych radach, które on daje, jest, żeby żyć dłużej i zdrowiej, jest jedz rzadziej i nastaw się na niewygody. Znaczy po prostu wystaw się na niewygody. On powiedział, że kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nie zawsze te nasze żołądki były pełne. Musieliśmy się nauczyć, nasz organizm musiał się nauczyć tego, że nie zawsze musisz być najedzona i nie zawsze musi być ci ciepło. I to paradoksalnie, to, że my od powiedzmy 200 lat idziemy w kierunku tej super wygody i tego, że tak naprawdę ja jestem najważniejszy, to nie jest wcale dla nas dobre. To skraca nam życie. I ja myślę, że tu w przypadku podróży jest to samo, że jakby to ja, czyli to podejście klient, nasz pan, które znamy, ta podrzędność, nadrzędność, ta podrzędność tej osoby, która nam usługuje, tak? Czy właśnie, która jest w takiej turystyce masowej, tego, że wszystko właściwie musi nam wtedy usługiwać. No bo jeżeli ja jadę do takiej Turcji uprawiać tą turystykę masową, no to ja jadę do ogromnego kompleksu hotelowego. Zostało tu wyrżniętych wiele drzew. Natura na tym na pewno nie zyskała. Ludzie, którzy są tam zatrudniani, często są, to jest często wyzysk. Liczy się tylko moja wygoda, więc masa jedzenia, tego, które musi tam być wystawione, jest później wyrzucana. To jedzenie jest kupowane wiadomo gdzie. Także to, ta moja wygoda nie jest dobra tak naprawdę ani dla mnie, bo ja się też zamykam na doświadczenia, prawda? Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.